Ugotowani, sezon trzeci, odcinek drugi. Zobaczmy. Już jestem fanem intro. Co się stało z tym typem? Polska cegla po cegle budowała stolicę. Mury się pieły, a kulinarne gusta obniżały. No, ale przecież każdy wie, że nie ma cwaniaka nad warszawiaka. Zwłaszcza w kuchni. Nie! Szczęśliwa! Ela, Polka, dla której przystojny Amerykanin porzucił swój kraj. Ma energię i pomysły. Czekajcie, dzieje się zbyt wiele, zbyt szybko. Po pierwsze musiałem szybko napisać coś. Mianowicie zapisać sobie, że właśnie widziałem najlepsze intro w historii polskiej telewizji. Teraz już takich nie robią. Teraz by takie zrobili, ktoś by to wrzucił na Twittera i by wyśmiał. Bo ludzie już nie mają teraz serca ani duszy. No właśnie, widzicie co zabiliście? Cała Polska cegla po cegle budowała stolicę. Mury się pieły, a kulinarne gusta obniżały. No, ale przecież każdy wie, że nie ma cwaniaka nad warszawiaka, zwłaszcza w kuchni. Nie, szczęśliwa! Ela, Polka, dla której przystojny Amerykanin porzucił swój kraj, ma energię i pomysły nastolatki, a jej psy wiodą życie jak w Madrycie. Każdy jest wypielęgnowany jak fryzura Cristiano Ronaldo. Dobra, jebać MTV Cribs z celebrytami, ja chcę zobaczyć jej cały dom. Ela mieszka w domu jak z dynastii. Maluje meble, a w całym swoim życiu pracowała zawodowo, jak przystało na krystal, zaledwie rok. Scarlett O'Hara marzyła, żeby wypłakać się w fałdach sukni matki. Ela da nam taką szansę. Waniliowe wspomnienie z dzieciństwa. Oh, wow. Mam nadzieję, że na przykład chodzi o jakieś takie przepyszne, stare, dobre, zdobowe, zrobione domowym sposobem lody waniliowe. To by było świetne. Po zejściu z motoru Krzysztof zajmuje się neuromarketingiem, czyli tym, jak nasze ciało reaguje na reklamy lub produkty. Chłop ma pracę z przyszłości. O, oh, wow. Co ja zrobiłem 7 kwietnia? A czy to jest ważne? Czy musimy teraz się zagłębiać w takie rzeczy, Przemku? Naprawdę? Serio? Teraz? Okej, okay, dobrze. Może kiedyś zabiorę głos w tej sprawie. Świetny jest kucharz ze mnie. I świetny dyrektor. Myślę. U mnie kuchnia tworzy się w głowie. A co na języku? Wydaje mi się, że najbardziej w kuchni przyda się moja wyobraźnia. Będzie naukowo. Moja wyobraźnia jest nieograniczona. Kropka. Tutaj nie ma nic więcej do powiedzenia. Czy możemy przeanalizować jego pracę? Jestem zachwycony. Ja mam wrażenie, że to jest coś, co... To jest praca, którą jeszcze wtedy można było się pochwalić, nie? W okresie, kiedy to nagrywano. Ale teraz już się nie pochwalisz tą pracą, bo jest po prostu ucieleśnieniem wszystkiego, co poszło źle z technologią. Kocham to. Reklam. Lody waniliowe. To by było świetne. Jeszcze raz muszę zobaczyć całość. Po zejściu z motoru Krzysztof zajmuje się neuromarketingiem, czyli tym, jak nasze ciało reaguje na reklamy lub produkty. Świetny jest kucharz ze mnie. I świetny dyrektor. Myślę. U mnie kuchnia tworzy się w głowie. A co na języku? Wydaje mi się, że najbardziej w kuchni przyda się moja wyobraźnia. On ma vibe człowieka, co za dużo doda pieprzu do potrawy. On ma vibe człowieka, co weźmie pieprz cayenne i napierdoli go za dużo i będzie później mówił, że nie, tak miało być, mimo tego, że wsypał za dużo. Nie wiem czemu. Będzie naukowo. Ja po prostu widzę aury. Wyobraźnia jest nieograniczona. Kropka. Tutaj nie ma nic więcej do powiedzenia. Może nie uwierzycie, ale Krzysiek był kiedyś metalowcem. Wanilię. Jestem w stanie w to uwierzyć. Wanilię, prawdziwą wanilię. Pracuję w technologii, w informatycznych jakichś segmentach, oczywiście, że był kiedyś metalowcem. Come on. Nie. Kurczę. Normalnie połowę paznokcia zetrę do sosu. Ona gotuje po raz pierwszy od 30 lat.
dzieciństwem kojarzył mi się na przykład Klejk. Kasia skończyła politologię. Zawodowo nie zajmuje się jednak poprawnością polityczną, lecz organizuje imprezy w stylu retro oraz występuje jako pin-up girl. Oh my God. Jestem zwolenniczką bardzo kobiecego wyglądu kobiet. Wierz mi, ja również. Powinnyśmy podkreślać to, co mamy najpiękniejszego. Powinnyśmy zakładać sukienki, pięknie układać. Od 12 lat jest ten program, Dać włosy. Włosy też. Być jak najbardziej kobiecy. Całkowicie akceptuję siebie taką, jaką jestem. Dobra, ona... Czy może przestać się rozbierać, proszę? To jest familijny stream. Uwielbiam siebie i uwielbiam swoje ciało. Mogę spokojnie występować na scenie. Nie sprawia mi to żadnych problemów. A ja czekam na apetyczną kolację. Musimy osładzić wodę, w której będą gotowały się gruszeczki. Prawdopodobnie pierwsze doznanie kulinarne gospodyni lub gospodarza. Kto to jest? Marcin kiedyś był stewardem, dziś jest szefem pokładu. Kraj, w którym ląduje jego samolot, od razu robi się piękniejszy. Okej. Okay. Czemu oni, ta czwórka, jest jak postaci z Left 4 Dead? Wyobrażacie sobie, jakie mieliby zajebiste dialogi między sobą w Left 4 Dead? Moi przyjaciele przyzywają mnie takim tygryskiem z Kubusia Bohatka, bo zazwyczaj mam dużo takich właśnie emocji, dużo chęci działania, a czasami nie... O mój Boże, tygrysek! Możesz zabić człowieka, ale nie zabijesz idei, tygrysek powrócił. O mój Boże! Nieprzemyślanego? Gotując, staram się zawsze przekazać radość życia i tak, tak jak chciałbym być nazywany tygryskiem. Żeby dynamiczne, żeby ten smak był wyrazisty. Dla mnie jedzenie to jest nośnik emocji dla znajomych i dlatego te potrawy mogą być ciekawe. Marcin już leci na kolację do Eli, aby sprawdzić, co wyląduje na jej talerzu. A tam niezależność to jest to. To każde czy moje danie główne. Można jakoś wyrazić niezależność daniem? Kurczak obsypany, kurwa, kary. To jest niezależność. Niezależność, jakie to piękne. Dziki wiatr we włosach. Wolność, niepodleganie się presji czasu. Jedziemy z tym koksem. Pokaż dziurkę, tu cię napakuje, o. Jabłuszko, jabłuszko, pełne snów, gdzie spałeś, jabłuszko, jabłuszko. Jeżeli podoba wam się ta piosenka, koniecznie jabłuszko, oglądajcie jabłuszko, powtórkę. Jabłuszko, pełne snów, jabłuszko, pełne snów. Mogę wyjść wcześniej z tej kolacji? Z tego obiadu? O, typowa warszawiaczka? Może tak jest. Śmiejemy się, trochę śmiejemy, ale kurde, no chciałbym mieć taką aurę w jej wieku, nie? Zależność może być dla mnie kłopotliwa przy wyborze podczas spożywania głównego dania. Obyś smakował wszystkim i był cudowny. Błagam cię. Jednego nie rozumiem. Jakby nie mamy już takich postaci w telewizji, w tych programach reality show. Wszystko zostało spłaszczone jakby do jednego takiego standardowego po prostu Polaka. Gdzie się podzieli tamci bohaterowie Left 4 Dead 3, tak? Obawiam się, że już nie słyszy. Ja się nie mogę doczekać, aż oni się w jednym pokoju pojawią. Teściowa. Independence Day in America. To jest dzień, kiedy wszyscy poznałam w Stanach. Dała mi go moja kochana teściowa. Independence Day in America. To jest dzień, kiedy wszyscy pieką indyka. Kajusia, dziękuję za słowa. Miał, kiedy Amerykanie pogodzili się z Indianami. Pogódźmy. Tak, Amerykanie pogodzili się z Indianami i upiekli sobie indyka, tak było. I później nie było żadnych problemów. I już było wszystko okej. Okay. Święto dziękczynienia z Dniem Niepodległości. Nie przeszkodzą nam w tym sezamowo-miodowe prowokacje. Co mogłoby być prowokacją dla sezamu i miodu? Nie pytaj, czemu byli pokłóceni. Nie pytaj, co się stało między Amerykanami a rdzennymi mieszkańcami Ameryki 7 kwietnia, okej? Okay? Nie pytajcie się lepiej. Robienie pasty sezamowo-miodowej i wysmarowanie tą pastą czyjegoś ciała. Jest to kurczaczek. Co powiedziałeś? Co on mówi? Boże, co się dzieje w tym programie? Tak, plus jak Malonka zauważyła, ona pomyliła Thanksgiving i Independence Day.
Jest to tradycja, kiedy Amerykanie pogodzili się z Indianami. Pogódźmy święto dziękczynienia z Dniem Niepodległości. A, nie przeszkodzą nam w tym sezamowo-miodowe prowokacje. Co mogłoby być prowokacją dla sezamu i miodu? Zrobienie pasty sezamowo-miodowej i wysmarowanie tą pastą czyjegoś ciała. Faktycznie taki tygrysek. Jest to kurczaczek w panierce z płatków kukurydzianych, te, które na śniadanie jemy. Oni jedzą cornflakesy na śniadanie, bo są amerykańską rodziną w Polsce. O mój Boże, to jest odwrotność tych ludzi z My Polish Heritage. Tych Amerykanów, którzy mają jakieś tam polskie ciągoty. Tak tutaj mamy Polkę, która ma po prostu roleplay Amerykanki. To jest niesamowite. Goście przychodzą, ja wchodzę, smażę, podaję. Goście może zjedzą. Witam, nie wiem, dziękuję, Suba. Kocham moje polskie ciągoty. Kto wie, miłość bywa ślepa. Idź go Hej! Mam chłopaka! Powiedział, że będzie chować, chodź! Ja już takie wapienko! Ale wszystko będzie okej. Jak masz na imię? Marcin. Ale to już mnie ta. Ela jest dla mnie... Nie zrozumiałem nic, co powiedziała, ale uśmiecham się. Uosobieniem takiej gwiazdy pop z lat 80., która w tym momencie po prostu żyje swoim życiem. Czekajcie, bo nie zwróciłem uwagi na tego psa, muszę cofnąć. W ogóle muszę cofać co chwilę, żeby docenić każdy, każdy aspekt tego filmu. Miłość bywa ślepa. Idzie go mama! Hej! Mam chłopaka! Powiedział, że będzie chować, chodź! Co jest tym psem? Co on go tak trzyma? Jak ziemniaka. Ela jest dla mnie uosobieniem takiej gwiazdy pop z lat 80., która w tym momencie po prostu żyje swoim życiem i się tym nie przejmuje, że lata 80. są już trochę za nami. A przed nami Peanut Girl, miłośniczka lat 40. i 50. Dzień dobry. Przyszedł. Bardzo miło. Geny babci już odpaliły protokół swatki. Będzie dobra zabawa. Taka będzie. No pewnie, będzie super. Zwłaszcza z takimi uczestnikami. Goście w komplecie. Jezu! O ja. I reakcja na każdego gościa. Bardzo miło. Krzysztof, widać, że dziewczyna potrzebuje otwarcia na świat. Chcę pokazać, że coś sobą reprezentuje. Co? Nie, nie potrzebujemy twojej opinii na ten temat, gościu. O chuj ci chodzi. Ale dobra, jakby twoja praca jest... Specyfika twojej pracy, jak jest, zakłada to, że musisz od razu analizować każdego tym, jaką reklamę wcisnąć. Że umie, że nie jest tylko zakukaną kurą domową. Bawi się świetnie. Dacie sobie radę sami? Ale jak najbardziej poradzimy sobie. Możecie wszędzie zagrać. Czyli mamy sobie przegrzewać całe twoje mieszkanie, rozumiem, tak? Proszę, jaka piękna sypialnia. Bardzo konsekwentny wystrój. Jeśli dali psa do trzymania, uwielbiam to. I tak jak w normalnym polskim domu dostajesz, proponują ci kapcie, tak w tym domu proponują ci psa do trzymania, żebyś sobie mógł chodzić z tym psem. Tak. Tak, wystrzymamy konsekwentnie. Ale super, to jest dokładnie, to jest mój styl. Prędzelki, pufki, piękne siedzenia, nie ironicznie przytulnie tam. Łóżko z firaneczkami. No i Maksio. Cudowny. Dalej jesteśmy w tym samej tonacji. Po jednym fafiku na gościa. Różowe. Czy można do domu wziąć potem? Mam nadzieję, że tak. Jezu, różowo. No i co? Różowo. No. Berbi amerykańska się kłania. I gotuje jak dla Ken. Okej. Okay. Spoko. Nie masz dziecka w sercu już? Masz? Trudno. No, smacznie. Doktorze, dziękuję za suba. Wszyscy jedzą mięsko? Tak, jak najbardziej. No to zaczynamy od sezamu. O, sezamowo-miodowe prowokacje. Czekaj, z czym to jest podane wokół? Co to jest? Miodowych prowokacji. Wygląda bardzo apetycznie. I pachnie też nieźle. Mam nadzieję, że wy będziecie lubili. A jak nie, to nie róbcie mi, że nie. Smacznego. Dziękuję! Robi się coraz ciekawiej. Jezus. Ja mam wrażenie, że starsi zawsze wygrywają w tych programach, bo po prostu nie ocenisz źle starszej osoby. Młodego możesz jeszcze ocenić źle, bo wiesz,
dasz, możesz być tym szczerym recenzentem, powiesz, że coś nie pasowało, coś było chujowe, ta osoba ma jeszcze czas, żeby to poprawić. Babcia, ona już nie ma czasu, żeby to poprawić. Ona jakby, to już jest jej, ona, to już tak wygląda, to już jest jej życie. Ona będzie już tak gotować do końca swojego życia. Nie możesz jej tego zniszczyć. To wygląda się cudownie. To jest pik jej kuchni, dosłownie. To już nie ma, jakby, nie ma miejsca na poprawę. Wyszedł. Na boka, płynę. Po przerwie zobaczycie prawdziwy warszawski odlot. Trwa pierwsze warszawskie przyjęcie. Wygląda bardzo apetycznie. Pachnie też nieźle. Mam nadzieję, że wy będziecie lubili. A jak nie, to nie róbcie mi, że nie. Smacznego. Dziękuję. Ale ładnie zastawione, po babcinemu, dużo szkieł, kryształów. Ja nie robiłam do tego ani pieczywa, niczego, bo nie ma sensu. Nie ma sensu. Kurczak na słodko z akcentem musztardowym. Według mnie to jest dobre połączenie, natomiast wolałabym jakby ten zestaw smaków z czymś innym, czyli nie z piersią z kurczaka. Drobne słodko jest ryzykownym posunięciem i trzeba go zbalansować. Całość była z takim fajnym preludium. Ja bym chciała mieć takiego syna, nawet bo ci chciałem powiedzieć, nie mam dzieci. Nawet ci chciałem. Zaadoptuję cię. Świetnie. Tylko musimy najpierw oczarować jedzeniem. O Jezu, no powiesz, że dobre, bo mnie tu trzy razy. Starsi ludzie dostają pasa na mówienie najdziwniejszych rzeczy. I co my mamy z tym zrobić? Jak mamy na to reagować? Tak wspaniałe! Co ona ukazowała? Przystawka była za ciężka. Nie było w tym prowokacji dla mnie. Będzie za to kulinarna manifa. Przepis na niezależność znajdziecie na ugotowani.tvn.pl. No wyszedł ci, drogi dziecko indyk, muszę powiedzieć. Nie było w tym prowokacji dla mnie. Niezależność to jest to. Będzie za to kulinarna manifa. Przepis na niezależność znajdziecie na ugotowani.tvn.pl. No wyszedł ci, drogi dziecko indyk, muszę powiedzieć. Nie wyszedł. Wyszedł. A jednak coś mu smakowało. Zrobienie dobrego indyka jest trudne. Zrobiła dobrego indyka, muszę przyznać, naprawdę był smaczny. Indyk ma bardzo fajny, wyrazisty smak. Indyk był tradycyjnie zrobiony, był odpowiednio słony, wilgotny, klasyczny kawałek kuchni. A powiedz mi, skąd pomysł? Okej, tutaj starają się oceniać jakoś tak w miarę sensownie, więc... Na połączenie marchewki z cynamonem. Moja mama. No, tutaj teściowa, tu mama. Cynamonem z cukrem. Właściwie to ta marchewka zrobiła na mnie największe wrażenie. Nie jadam ziemniaków, ale spróbuję. Ja też nie jadam ziemniaków, ale spróbuję. Spróbuję. Ja też nie jadam. Dobrze, spróbuję. Szczerze, po prostu już byłem przejedzony, więc powiedziałem, że nie jem ziemniaków, żeby jej nie sprawić przykrości. Cofamy się w czasie na deser waniliowe wspomnienie z dzieciństwa. Ale przekombinowany deserek babciny. Muszę powiedzieć, Elu, że ten sos jest też moim wspomnieniem z dzieciństwa, z mojego rodzictwa. Ja też taki jadałem jako małe dziecko. Tak? Mhm. Bardzo podobny. Chaos. Kurde, ale... Uwielbiam go. Uwielbiam go. On nie przestaje gotować. On gotuje przez cały odcinek. Każdy ma swój segment na ugotowanie czegoś, ale ten człowiek gotuje przez cały odcinek. Nie? I jakby te dwie twarze. Plus zobaczcie, jaki on jest w stroju. Jeszcze auto jakieś jedzie za nim. On kurwa jedzie teraz, jakby rozwiązał sprawę w Twin Peaks. Nie? To jest piękne. Kocham go. Tam była sterta różnych owoców, które nie do końca zawsze współgrały ze sobą. Ja się bardzo cieszę, że taki deser zrobiłaś, bo ja na przykład nie lubię słodyczy. No ciasta robi ciężkie desery. Takie ciężkie desery są straszne. Ja właśnie zwracam uwagę na to, żeby nie przedobrzyć. Było to dosyć lekkie, niezbyt słodkie smaki łączyły się ze sobą. Dziękujemy ci, Elu, za bardzo smaczny deser. Dziękuję. Zachowawczo reszta. I ruszamy się. Po kurczaku w przystawce, po indyku w daniu głównym i po jajach na gruszce czas na coś, co jeszcze bardziej uskrzydli gości. Co? Sztuka malowania mebli. Co? To jest normalne, że oni mają jeszcze jakieś inne zajęcia do tego? To był dobry pomysł. Elka robi to na co dzień, maluje meble, dała nam jeden mebel, tak, żeby wykazać się kreatywnie. W porządku, nie jest fajnie. Kolac. Muszę trochę ich podejrzeć. Ojej, tu będzie ambitnie. Krzysiowi zegar płacze, bo czas upływa. Bardzo kreatywna
atrakcja. Bardzo fajnie. Babcina rzecz do powiedzenia podczas jakichś wspólnych zajęć, kiedy wszyscy się cieszą i nagle babcia musi powiedzieć, że no, bo już jedną nogą w grobie, więc... Że pomyślała o tym, aby mieć pamiątkę po żebyś nie, naszym żebyśmy nie byli zbyt szczęśliwi. Super, ja właśnie lubię abstrakcję, coś takiego nie pod centymetr. Wiesz co, przy moim braku precyzji to myślę, że ciężko byłoby pod centymetr. Nie musieliśmy się zmuszać do czegoś, czego nie chcieliśmy, ani w żaden sposób nie wykonywaliśmy. Co to jest? Pin-up retro napisane jest. Okej, w dzisiejszych czasach ta Kasia by tam dała swojego Instagrama pewnie. Rzeczy, które były dla nas trudne, a jednocześnie bawiliśmy się dobrze. To teraz konkretnie. Za to, jaką Ela jest osobą, za to, jaką stworzyła atmosferę przy stole, za to, jak ma pięknie udekorowane mieszkanie, za te frędzelki, pufki, różyczki, no i głównie za Maksia, dałaby mi 10. Wow, bez przesady. Ale prawda jest taka, że gdybym był w tym programie, dałbym każdemu 10. Przystawka była zasycąca i dosyć łatwa w wykonaniu. Słaby, rozwlekły deser. Eli przyznaje 8 punktów. 5. O cholera. No i cóż, no prawda jest taka, że oceniając tak obiektywnie, znaczy obiektywnie, nie da się obiektywnie dać recenzji jedzenia, ani jakiejkolwiek tak naprawdę, ale no, co no tam jakiś indyka podała, jakiś kurczak w cornflakesach. Spoko rzeczy, ale... Może 6. Warszawa da się lubić. Ela jeszcze bardziej. Zdobyła aż 23 punkty. Dzień drugi. Na kolację zaprasza Marcin. U mnie w domu raczej kobiety gotowały, więc uczyłem się gotować dopiero jak zacząłem jeździć, w trakcie jakby latania po świecie, różne rzeczy mnie ciekawiły. Co jest z woda z Ludwikiem, tam się gotuje? To potem powtórzyć. O ile goście nie wyjdą wcześniej, przyjęcie zakończy mango w gablocie. Może to będzie jakaś konstrukcja lukrowa. Czemu ona jest w Jeffs? Semi-conscious, dziękuję. Różne rzeczy mnie ciekawiły. To jest jej dom, czy po prostu ją zagonili do jakiegoś takiego, do jakiejś takiej restauracji Amerykana? O ile goście nie wyjdą wcześniej, przyjęcie zakończy mango w gablocie. Może to Tak, to jest w ogóle chyba ten, co jest przy Parku Służewskim? Będzie jakaś konstrukcja lukrowa. W gablocie? To mi się skojarzyło z takim świeżym owocem i jadącym Volkswagenem Garbusem. Czy on musiał to robić na swoim motocyklu? W otoczce, w galaretce. Tak, Pink Flamingo, dokładnie. Może to będzie. To jest Pink Flamingo. Po prostu jakiś szklany pucharek nieciekawy. Przy Polach Mokotowskich. Nie, tam jest też Jeffs, ale tam jest wielki Jeffs. To jest coś mniejszego i to jest przy innym parku, tylko nie pamiętam którym właśnie. Kurde, byłem tam, mówi Paweł. Ja też tam byłem. Tylko właśnie nie pamiętam, jak się nazywa ten park, gdzie jest górka, na której można na nartach zjeżdżać w Warszawie. Szczęśliwicki, okej. Okay. Kobieca intuicja, jak zwykle górą. No to przy Szczęśliwickim. W gablocie bierze się z tego, że pierwszy raz jak jadłem w mojej sympatii w Brazylii, to ono było... U mojej sympatii. ...dane w kwadratowych, szklanych kostkach pustych w środku i wyglądało jakby rzeczywiście to był jakiś muzealny artefakt. Czyli nieświeżo? Aby zjeść galaretkę, trzeba będzie najpierw uporać się z tajską zupą kokosową. Okay. Zupa kokosowa to nie jest pocochłonne danie i dlatego też lubię to robić, bo jestem trochę leniem w kuchni. Zajebiście. Zupa kokosowa świetnie poprawia nastrój. No ładnie. Podoba mi się, dlatego że to jest A. trudne danie, B. można je bardzo łatwo spieprzyć. C. można dać za nie niską notę. Dobrze, już już go wyhaczyli, nie dają mu spokoju. To jest kolendra, tam jest chili, tam jest kilka różnych takich dziwnych rzeczy, które można schrzanić. Mm-hmm. Słowem, ta zupa nie ma prawa się udać. Wersja oryginalna jest dla Polaka raczej mało zjadliwa. Mam nadzieję właśnie, że to będzie coś pikantnego. Pasta jest dosyć pikantna i tłusta. Dzisiaj ze względu na naszych uczestników nie będę przesadzał. Nie, chcę, żeby skosztował... Dopierdol jakby. Nie martw się tą babcią, poradzi sobie. Pali tak na dobrą sprawę tego, co ja lubię i co pokochałem w tej zupie. Teraz już możemy dodać kurczaka. On się będzie w tym mleku wygotowywał. Dorzucam pokrojonej limonki.
tym momencie zupa jest gotowa i mogę ją sobie odstawić, żeby zrobić miejsce dla następnych garnków, które zaraz będę używał do głównego dania. No to już wiemy, o co chodzi. Czy wy widzieliście, jak ona jest obstawiona? Raz, dwa, trzy. Trzy psy. Czy słyszałeś o Bukolandii? Nie. Dosłownie core memory, a nikt tego nie pamięta. Dziękuję, Leśnik, za suba. Nie, pierwsze słyszę. O co chodzi? Brazylijska sympatia Marcina musiała nieźle gotować. Na stole pojawi się... Piada, piada, piada. Feijoada completa? Piada. Feijoada? Completa. Feijada completa. Nie mam bladego pojęcia, co to jest. Mam nadzieję, że to jest po prostu fajne meksykańskie mięcho. A czy lubię? Lubię. Feijoada completa. Feijoada! To bym nigdy nie zgadł. Completa jest brazylijską potrawą narodową. Co kraj to... Portugalskie. Okej. Okay. To jest takie danie proste, ludowe. I jak to gulasz ma w zwyczaju, zawiera sporo mięsa. Ty, dużo tego mięsa tam przygotował. Ale żygowo to wygląda, mój nocturnes. Co? Piątka pewnie, co od ciebie? No, tak myślałem. Grzegorz, dziękuję. Ja właśnie nigdy nie oglądałem za bardzo ugotowanych. Nigdy nie oglądałem, kiedy to leciało. Później oglądałem dla Beki kilka odcinków. Ale nigdy nie znałem za dobrze tego programu. I trochę żałuję. No, mam nadzieję, że będzie zjadliwe. Z każdego kraju próbuje, szuka, odkrywa, żeby... przyjaciół zaskoczyć nowościami. Wszystkim, którym podaję ten przepis, narrację powtarzam to, co mi powiedział mój przyjaciel z Brazylii, że na feijoadzie nie można oszczędzać na cebuli. Dodajemy cebulę. Jak spalimy cebulę, to feijoadę możemy wyrzucić. I teraz, jak już dodałem... To będzie zajebiste. Eryk, dziękuję za suba. Okej, mam wrażenie, że to będzie bardzo dobre danie. Jeszcze jak dopierdoli ładnie przyprawami, to on może... Przynajmniej wygrał w moim sercu na ten moment. Całe mięso dodam teraz. Czarną fasolę. Już nie sympatia, tylko przyjaciel. Słuchaj. Od wczoraj moczy i bywaj nie tak. Może się doczekać, żeby wskoczyć do tego garnka. Zapach rozchodzi się po warszawskim osiedlu. Sąsiedzi zamykają okna, a Marcin kończy przygotowania. Co on nam położył na środku? Uga baga baga baga. Mormik, dziękuję. Tak, dokładnie. Uga buga buga baga. Zada się prawdziwy odlot. Szef pokładu... Stypa vibe. O mój Boże, ten odkurzacz z tyłu. Czeka na przybycie pierwszych pasażerów. O? Kurde. O? Leśnik podkreślenie 1337 podkreślenie official. Dziękuję. Płacił 100 zł, a o misiu fantazym słyszałeś? Dziękuję bardzo za stówkę, bardzo miło, Leśniku. Wow. O misiu fantazym słyszałem chyba. Czekaj, aż sprawdzę teraz. Mam wrażenie, miś fantazy. To jest ten skurczybyk. O mój Boże. Ej, dobra, ale powiem wam, że to było trochę takie kreatywnie jakby ograniczone, że Polacy musieli zawsze mieć same kreskówki albo, że to zawsze musiał być miś. Mam pokazać misia fantazego? Dobrze, pokażę wam misia fantazego. Wiecie co? Czy się uda? Da się. Czemu to zawsze musiał być miś? Jest tyle zwierząt ten... Oni mówią tak, dla dzieci to musi być. To czekaj, to co? Miś może. Miś, dzieci lubią misie, a miś lubią dzieci. Misie są super. No są... Okej, okay, są git, jakby są... Są spoko, ale... Nie, super są. Są świetne. Bardzo lubię misie. Dobry. Cześć. Ojej, super, ale zapachy. Podobno 7. Kurwa.
POV. POV. Jesteś rdzennym Amerykaninem. I ktoś właśnie. Ktoś właśnie. Przypłynął do was, kurwa, na łódce. Cześć. Dzień dobry. Cześć. Ojej, super, ale zapachy. Schodzi z łodzi. O kurwa. Czemu on jest tak ubrany? O mój Boże, co to za szkorbut kor? Podobno 7, gdzieś to jakiś dzwonek ma być. Cześć. Cześć, witam cię. Kocham ją. Jezus, jak ty wyglądasz, tak? Nie no, obłędnie po prostu. A najpierw buziak. Przepraszam, muszę popatrzeć. Ostrzegam, facetom wpatrzonym w kobietę przy stole zdarzyło się już nie trafić łyżką do ust. No, czekam już na ciebie. Witamy, witamy, zapraszam. To nas jest prawie z kieliszkami, a ja... Przyjemnie, prawda? Dobra kurtka. Czuję mi 11 zł. Warto, czy planujesz dodać nagrody za Channel Points? 2 lata zbierałam na pokazanie. Kurczę, dobre pytanie. Nie wiem, bo mam wrażenie, że macie już tyle nawalone tych punktów, że jakbym teraz cokolwiek wprowadził, to cały stream byłby odbierania tych punktów. Więc muszę się dobrze zastanowić, co mogłoby to być. Ciebie, bo ty młody, wy wszyscy młodzi, to ja chociaż w ciuchach młoda chcę ale być. Ale przecież gdy wyglądasz 20 lat, to mniej niż w ogóle się przyznajesz. Cześć, kochani. Ja nie mam na co dzień do czynienia z młodymi ludźmi. Pierwszy raz coś takiego mnie spotkało, jestem w innym świecie. Na bokach, płynę. To się jeszcze okaże. Na początek tajska zupa kokosowa. Zobaczcie ten garnek. Uwielbiam go, ta misa jest super. Co na was przychodzę za twarz? Smacznego życzę wszystkim. Dziękujemy. Może Anny, jaka dobra. Super. Dobra. Fantazja, fantazja. Bardzo dobra. Taka akurat, nie za ostra, nie za pieprzna. Super. A gość... na przykład mogła być nieco bardziej pikantna. Marcin zrobił po polsku i okej, bo przynajmniej każdy mógł to zjeść. No tak, on lubi ostre, jak coś. On to lubi ostre. On by wolał, jakby było ostre. Jak coś, żeście wiedzieli. On lubi, jak jest ostre. Fake Polaczki 15 zł. Pozdrawiam inne osoby mieszkające za granicą, dla których stream to jedyny styk z polską popkulturą. Równa się znamy tylko dżem z typu... Ugotowani i Atafile. O mój Boże, to jest bardzo zakrzywiony obraz polskiej popkultury w takim razie, ale bardzo miło. Fake Polaczki, dziękuję bardzo za donate. Musicie zrobić własną grupkę na Facebooku. My Polish Heritage, ale to są rzeczy tylko, które znacie z moich streamów. Było to polskie wydanie zupy tajskiej, orientalna przystawka i orientalne smaki. I orientalna muzyka w tle. Nie bliżej określonego rejonu orientalnego, I guess. Już. O mój Boże. Smacznego wszystkim, co teraz sobie coś pałaszują. Również smacznego życzę. Dziękuję. Na Discordzie pokazało się to. Jak również to? Ważne. Myślę, że ważne. Chaos. Dobra, lecimy dalej. Nie jestem zwolennikiem takiego dania, ale było coś cudownego, wezmę od niego sobie przepis i zrobię w domu. Dobre było. Jesteście gotowi na danie główne? Czy chcecie emotkę z handheld papera? To mógłby być dobry pomysł. Jesteśmy gotowi na danie główne? Przenosimy się do królestwa samby i piłki nożnej. Feżoada kompletna. Słuchajcie, powiem wam trochę o tej feżoadzie. Feżoada kompletna. Feżoada, naprawdę? Portugalsku i J. Feżoada. How to pronounce. Przyjemnie, prawda? Dziękuję, Michał. Michał, 15 zł. Mógłbym prosić o 100 lat dla mojej dziewczyny Pauliny? Gwiazdka, podkreślenie, gwiazdka. Okej.
ugotowane. Dobra, jak się to mówi? How to pronounce feijoada, słuchajcie, zaraz się dowiemy. ...of Brazilian staples, like pão de queijo and feijoada. Feijoada, okay. ...well as burgers, chicken, sandwiches and steaks. Beans and feijoada stew. Also, no surprise, as the name alludes to, Minas. This place has feijoada. Some of the most... And I would also like to try the feijoada. Perfect. Feijoada. Okej. Okay. Dobra, to już wiemy. Nie wiem, czemu zwątpiłem w typa, który był w Brazylii, ale jest Polakiem. Więc chciałem się upewnić. Beta to jest danie ludowe, jednogarnkowe. J to rzet po portugalsku, a H po hiszpańsku. No właśnie, i to mnie złapało. I ono było robione w najniższych kastach brazylijskich i jest zasadniczo daniem odświętnym. Wszystko, co jest robione w najniższych kastach, jest najlepszym jedzeniem po prostu. Kolendra czy pietruszka? Pietruszka. Pietruszka. No ryż. Ryż jest dziki. Jakaś fasolka. Wszystko jest super, ale były dwa elementy, które miały właśnie te... Bo to tak w żarciu jest, że jest właśnie... Takie coś, tak? Bardzo fajny, aromatyczny, ładnie przypieczony boczek i pietruszka. Coś? Ta pietruszka nie była zgotowana, nie była przysmażona, tylko była posypana jako świeża pietruszka. Takie tasty, ostre i przyprawione. Zrobione jest super. Spodziewałam się może czegoś bardziej wykwintnego. Najbardziej z tego dania doceniam pomysł i wiedzę Marcina na jego temat. Dobra, to zobaczymy, jakie twoje będzie. Po tej wieprzowinie. Możesz otworzyć, bo ono do tego będzie pasować. Właśnie chciałem dlatego, po takim ciężkim jedzeniu. Tak, bo to jest Hiszpania, tylko to nie jest typowa Hiszpania. To nie jest typowa Hiszpania. Stop yapping. Jakby, daj mu. Okej. Okay. Kto pytał? Najbardziej z tego dania doceniam pomysł i wiedzę Marcina na jego temat. Może otworzymy wino Krzysia po tej wieprzowinie. A, bo to jego wino, okej, okay, dobra. To może. Przepraszam, myślałem, że host przynosi jakieś wino swoje, a Krzysiu zaczyna mu po prostu Krzyś splejnować. Nie. Możesz otworzyć, bo ono do tego będzie pasować. Właśnie chciałem dlatego, po takim ciężkim jedzeniu. Tak, bo to jest Hiszpania, tylko to nie jest typowa Hiszpania. To nie jest typowa Hiszpania, to jest Hiszpania północno-zachodnia, prawie że pod Portugalią. I jak? Smakuje? Dobór wina do potraw, no to co ja przyniosłem jest genialne do tego drugiego dania, jest po prostu fenomenalne, idealnie pasowało. Szkoda, że tak późno Marcin nie podał, no ale to salawimy, tak wolno piliśmy, dzisiaj po prostu jakoś tak nie wchodzi. Tanat przez 2N. To jest szczep, który jest szczepem bardzo bliskim włoskiemu Chianti, czyli to jest też ciemne, czarne, wręcz ciężkie wino. I naprawdę. Wysokoprocentowe, 14-15% nawet potrafi. Tak. Lub na przykład na Sycylii jest Primitivo. Tak. Ja muszę się zatrzymać. Dobra, już nie gadam o winach, przepraszam. Nie wypada, ja muszę go normalnie zatrzymać. On wpadł w swoją pasję, albo ja nie co sobie pomyślicie. Nie, on jest szalony, cudownie rządowy, ale ja już nic nie mówię, bo nie mój dzień dzisiaj. Dzisiaj jest dzień Marcina. No wiesz, o to chodzi. Ja nie mam nic wspólnego zawodowo z winami. Dobre. Nigdy w życiu nie miałem. O mój Boże, ale bym chciał mieć czasem taką babcię przy sobie. Nawet, koniec. Bardzo byłem wdzięczny Eli za to, że zrobiła to tak taktownie. To nie było taktowne, ale jest w wieku, w którym może to robić po prostu ludziom. I to jest piękne. No zachwyciła mnie tym. Ciekawe, czy galaretki też są pasją Krzysztofa? No, to będzie, myślę... To nie wygra zbyt wielu serc, mam wrażenie. To jest bardzo basic desert. Chociaż pewnie jest smaczny, ale zaraz będzie, że nie. Niepostarane, tak. Niewykwintne. Mango w gablocie czeka na jakiś monolog. Galaretka jest z białego. Czy wysłyszeliście? O nie, zresetowałem chyba. Czy wysłyszeliście tą muzykę? Czekajcie, muszę to odpalić jeszcze raz. Krzysztof. Taktownie? No, słuchajcie to. Ciekawe, czy galaretki też są pasją Krzysztofa. Mango w gablocie czeka na jakiś monolog. Ja, wow. O mój Boże. Muzyka do podawania galaretki. To jest z białego wina. Bardzo dobra. Bardzo super. Dobra. Mhm. Takie inne smaczne. Przy
przyjemnie, prawda? Dziękuję, Grzegorzu. Grzegorz 10 zł, do you know ugotowany? My grandma says that this and plastic dinosaurs are the only things she remembers from Poland. Ugotowani na My Polish Heritage. Mm. Takie orzeźwiające. Mam nadzieję, że babcia na koniec powie dziękula. Słabiutki dzisiaj był deser, słabiutki, taki trochę banalny. Galaretki jemy od 20 lat, od 40, od 60 lat, one są cały czas takie same. Galaretka była wyjątkowa. I wiesz co, zgodzę się z nim tym razem. No Krzychu jakby, Krzychu wszedł i powiedział tak. I ja się zgadzam tym razem. Ona zrobiona przez niego, więc na pewno chłopak włożył dużo pracy, żeby nam smakowało. Prawdę mówiąc, miałam trochę problem, żeby zjeść ten deser, ponieważ go nie dało się łatwo podzielić. No to argumentujemy, drogi Marcinie, trzeba cię jakoś dzisiaj ocenić. Dobra, Krzychu będzie surowy, ale myślę, że da wysoką notę i będzie to ósemka. Takie jest moje zdanie, ponieważ poprzednie dania mu zaimponowały, tylko z tą galaretką się zawiódł, ale myślę, że będzie 8. Chociaż jeśli da mniej, to również będzie to bardzo krzyśkowe. Ja wtedy powiem, o ty skurwysynie. Zrobiłeś zupełnie przyzwoitą zupę tajską, zrobiłeś bardzo dobre danie główne, zrobiłeś bardzo słaby deser, troszeczkę się pogubiłeś w obsłudze nas. Daję ci dzisiaj. 10? O ty skurwysynie. 6. Minusem było dla... Czekajcie. Bardzo dobre danie główne, zrobiłeś bardzo słaby deser, troszeczkę się pogubiłeś w obsłudze nas. Daję ci dzisiaj. 10? 6. Minusem było dla mnie zestawienie przystawki azjatyckiej z daniami kuchni brazylijskiej. Daję Marcinowi 9. Love her for that. Jedzenie było troszeczkę za ciężkie dla mnie, trochę za dużo mięska, ale obiektywnie naprawdę fajne. I wiesz co dostaniesz za to? No przykro mi, no nie... 9! Marcin zdobył 24 punkty i o włos pokonał Elę. Mamy nowego lidera. Trzeci dzień rywalizacji, trzecie przyjęcie, trzeci gospodarz. Zobaczmy dom Krzycha. On pewnie jest takim nowobogackim skurczybykiem. Dziś team Krzysztofa. Spodziewam się czegoś niesamowitego. Wszystko będzie z kosmosu. Uprzedzam, że Marsjanina nie tknę. Wiem, niektórzy nie lubią widoku takiego kawałka mięsa, ale taki... Oczywiście, że ma taki fartuch. To jest tak bardzo krzychowy fartuch. O mój Boże. O! Ej, Krzychu jest jak postać z The Curse. Krzychu jest jak postać z klątwy Natana Fildera, totalnie. Kawałek mięsa naprawdę jest fajny. Danie główne to wołowina, szpinak i truskawka. Okej. Okay. Coraz więcej kobiet jada mięso, więc... co? Okej. Okay. Dobrze, jest to... Coś do... Jest to zdanie do powiedzenia. Empirycznie Krzychu ustalił, że coraz więcej kobiet jada mięso, ponieważ ostatnio spotkał dwie kobiety i jadły mięso, więc... Nawet jeżeli mam dwie niewiasty na pokładzie dzisiaj, to... Jestem przekonany, że im to nie zrobi jakiegoś problemu. Wołowina jest jednym z moich ulubionych mięs i cieszę się, że w końcu ktoś się na nią zdecydował. Wołowiny nie jest. I co? O-o. I tu mam haka na Krzysia. Dobrze. Bo nawet ja, jeżeli nie jem wołowiny, to spróbuję. O. A on mojego ziemniaczka nie chciał spróbować. Nie wiem. Get him. Babcia zrobiła tak. Na jaką formę się zdecyduje? Czy to będzie pieczeń, czy to będzie coś w formie gulaszu? Będziemy najpierw marynować, aha, a potem będziemy w takowych plastrach smażyć. Czy widzicie ten nóż? Smażyć. Marynata. Bardzo dobrą prostą. Ja jest Krzychu the type of guy, że jak przychodzisz do niego i chcesz sobie coś ukroić i bierzesz nóż, to on ci bierze ten nóż z ręki, odkłada i daje ci inny. He's that type of man. Z tą bazą jest oliwka z oliwek niefiltrowana z pierwszego tłoczenia. Czosnek. Trzeba trochę tego po prostu natrzeć.
Łyskacza nie za dużo, lepiej go sobie do gardła wlać, a do marynaty trochę mniej. Koncentrat oliwy truflowej. Teraz się napatrzcie i to sobie idzie do lodówki papa. Zatęskniłem za dłuższym wywodem, poproszę. Ja w ogóle jestem zwolennikiem trzech składników w jedzeniu. To znaczy, jeżeli zaczynamy robić danie, które ma 10 składników, to będzie zufil, tak jak mawiają Niemcy, czyli przesyt. I po prostu ono... Ja nie mówię... Kejkaku minsplan. Nie musiałeś, kurwa, dodawać po niemiecku tej stawki, ale spoko. Wiem, że będzie niesmaczna. Wszystko zgodnie z kejkaku. Ale będzie chaotyczne, będzie ciężko znaleźć jakiś taki główny moment, główny nurt tego jedzenia. Trzy to jest maksimum. Wołowina, szpinak, truskawka. To będzie stek, który będzie w towarzystwie szpinaku już przetworzonego temperaturą. Nie będzie to surowy szpinak? Mamy. Co to za Fred z Scooby-Doo Core? Ubranie, kocham go. Już przetworzonego temperaturą. Nie będzie to surowy szpinak? Mamy ser. Mamy liście szpinaku. Nie smażone, tylko surowe i skropione cytryną. Aha. Ja dzisiaj robię taki miks może nietypowy, dlatego że to nie jest zbyt popularne połączenie, żeby dodawać truskawkę do szpinaku, ale uwierzcie, to naprawdę pasuje. Dobrze. Szpinak, uwielbiam truskawki, uwielbiam. Wątpię, żeby to była surowa truskawka podana w jakiejś formie talarków lub całego owocu. Truskawki z sokiem z cytryny miksujemy na gładko. Aha, bo to będzie taki sos. Ej, w sumie, kurczę, to może być dobre. Truskawki lądują w lodówce, a końcówka blendera ląduje na moim języku. To jest jak te... Okej, kojarzycie te first trap TikToki? W których goście gotują i robią takie kurwa strasznie dziwne rzeczy firstrapowe, które są po prostu kurwa dziwne. To jest to, Krzychu. To jest właśnie to z Krzychem. Apetyt rośnie w miarę gotowania. Na przystawkę łososia nam zrobisz, okej, dobrze. Może jeszcze go upieczesz. Łosoś, bazylia. Przepraszam, nie powinienem być tak cięty na Krzycha. I soja. Widzę, że azjatycki trend. Wydaje mi się, że soja to w tym wypadku będzie prawdopodobnie sos sojowy. No już dla świętego spokoju ten sos zrobimy. No musimy go trochę wlać i ja do tego wlewam dosłownie odrobinę oliwy. Po co? Bez tej wiedzy nie zasnę. Żeby... Kocham, jak go kurwa roastują w narracji programu też. Bo on już wszedł w tryb bycia Makłowiczem. By było ładnie. Ale nie ma tego tej jowialnej aury. I to po prostu nie możesz mieć. Nie możesz być Makowiczem bez jowialnej aury, tak? Pesto. Pesto trzeba zrobić. No to do dzieła. Jest bazylia, jest czosnek. Migdały musimy posiekać, bo blender ich dobrze nie zblenduje. Zamiast orzeszków piniowych Krzysztof używa migdałów. Pomysłowe. Boże, on jest z takiego bogatego domu, nie mogę z niego. Piękne, zielone. Pachnące. Bazylia, wiemy co to jest. Soja, wiemy co to jest. Po prostu pieczony łosoś z bazylią posypaną i sosem sojowym. Wspaniałe danie. Może to będzie łosoś wędzony? Lubię łososia w każdej formie. Zarówno surowy, wędzony, jak i pieczony, duszony. Gotowany na parze. Gość po prostu wymienia wszystkie sposoby, na jakie można łososia zrobić. Mam na imię Ewa, a mój facet Adam, więc nie mogę się doczekać oglądania. Dziękuję, pozdrawiam. Super, cieszę się. Tatar jest świetną Zdrawiam. Rzeczą z łososia. Teraz pokaz mistrzowi. Ale zajebisty wielki kurwa łosoś. Łoskiej techniki i wyobraźni. Panie mogą wziąć do ręki pompon. Ale taki kawał łososia teraz? Wyobraźcie sobie, ile by kosztował. O chuj. Chociaż wtedy też pewnie był drogi. To było jeszcze... Nie wiem, który to jest rok, ale... Czyli liderki by się przydały, takie, które by machały tutaj, wachlowały, albo jakieś urodziwe Egipcjanki z zamierzchłych antycznych czasów. Zamknij się już, Krzysiek, Boże, kurwa, zamknij się, po prostu się zamknij. Egipskich, najlepiej Krzysiek. Topless. Oh my god. O mój Boże. Nie zamknął się. Było tyle, kurwa, powiem. On ma żonę? Nie, on jest intensywnie bezżonny, mam wrażenie. Ładnych, krótkich. Dobra, już zamknij. Nie może przestać. On nie może skończyć, on nie wie kiedy skończyć. W sukienkach. No w końcu trzeba o czymś
Czekaj, ma obrączkę? Nie widzę obrączki, ale może zdjął, żeby sobie nie uszkodzić podczas gotowania. Taka wiadomowa mówi, że jest po rozwodzie. Calling it now. Marzyć, jak się robi taką monotonną czynność. To ja sobie teraz zatańczę, a wy przeczytajcie, co jest na deser. Słodki, słony, pikantny. Myślę, że najwięcej problemów będą mieli z deserem. Wkurwiamy to, że on pewnie wygra to. Tak myślałam, że będzie jakiś eksperyment. Słodki, słony, pikantny. Nie wiem. Nie mam pojęcia, co to jest. Czy ktoś na to wpadnie? No, z tym może być problem. Słodki, czekolada, słony, sól i pikantny chili. Kasia to jednak Sherlock Holmes w spódnicy. Cukier. O panie, uczyń mnie jej Watsonem. Jakby te narratorskie simpowanie było zbyt oczywiste w tamtych czasach. Kod info4ATP. Piękne, gładkie. Jak już połączymy czekoladę z żółtkami, to będziemy jeszcze dolewać trochę whisky, czyli kukurydzianego alkoholu. Na pewno pierwsze. On do wszystkiego alkohol leje. Co mnie w ogóle nie dziwi. Co zobaczę po przekroczeniu progu, to kieliszek z winem. Zapowiada się upojny wieczór i niezłe gotowanie. No ale przecież nawet mistrz może mieć swój kiepski dzień. Czy ona się schowa za drzwiami? O mój Boże, ona jest taką... Ona ma dziecko w sercu, o tym właśnie mówię. Ona ma dziecko w sercu i to się liczy. Kocham ją. Ted Kaczyński był jak? Zapowiada się upojny wieczór i niezłe gotowanie. No ale przecież nawet mistrz może mieć swój kiepski dzień. Nawet nie poczekała. Nawet nie poczekała, ona była zbyt podekscytowana i musiała się pokazać od razu, bo jest taka po prostu, jest takim... Ona jest chochlikiem. Ona jest leśnym chochlikiem i... Boże, daj mi więcej takich kobiet. Pięknie! A kto? Pięknie. To dla ciebie, kochanie. Chodź nie w drzwiach. Czemu nie w drzwiach? Znaczy wiem, że tak się nie robi, ale mi się nigdy nie chce. Radi, dziękuję. Bardzo dobrze. Z winem ja cię nie zaskoczę. Kaśka, bo chyba było obcasy, ale... Nie. Kaśka, bo chyba... Znaczy mógł być ten drugi, ale okej. Obcasy! W drzwiach nie wolno. Okej, rozumiem. Cześć. Imponująco, bym powiedziała. Prawda? Tak. I będzie znowu wielkie wow. Cudowne. Dzięki. Wyglądasz świetnie. A Marcin? A, równie dobrze. A, pan do szatni, to proszę, pan zaniesie tę bolerkę, bo tutaj jakaś pani została. Zapraszam, dzień dobry. Cześć, cześć. Cześć. Za gospodarza. Za gospodarza jest dzisiejszy wieczór. Jeśli macie ochotę, się... Jeśli napiszę kiedyś serial, to Krzysiek będzie postacią w tym serialu. Każdy zna tego, każdy zna Krzyśka. Kocham Krzyśka. Przejść. Bardzo chętnie, przede wszystkim. Wszystko stoi otworem. To jest bambus, prawda? Dobre pytanie, chyba tak. Mówił, że grał w... O mój Boże. W zespole metalowym, jak był na studiach. Jarocinie miał ksywę Czarcia Pacha. Wiecie co, ale najbardziej to chyba tutaj najcenniejsze są widoki po prostu i to otoczenie. O, oh, wow. Tak jak sądziłem, mieszkanie jest nowoczesne, pasuje z... Co za wilanów? Zresztą do tego... Czy to jest wilanów? Ha. Wiecie co, ale najbardziej to chyba Cześć. Tutaj najcenniejsze są widoki po prostu. Po prostu i to otoczenie. Tak jak sądziłem, mieszkanie... Ma vibe wilanowski, bo jest za dupie po prostu. I bardzo mi pasuje, że Krzysiek mieszka na Wilanowie. Mieszkanie jest nowoczesne, pasuje zresztą do tego, czego się spodziewałem. A to zapewne jest sypialnia. Hold up! Lore się powiększa. Widoki po prostu. Lore Krzyśka się powiększa. I to otoczenie.
Tak jak sądziłem, mieszkanie jest nowoczesne. Pasuje zresztą do tego, czego się spodziewa. Wiecie, co jest też takie, że Krzysiek to jest typ człowieka, co jak ja wrzucę to na YouTube'a później, to on obejrzy na pewno, jak ja oglądam odcinek z nim. Bo on ma taki vibe, on ma taką aurę. I co więcej, zostawi komentarz pewnie. Bywałem. A to zapewne... Okej, okay. Rodzina. Patrz ta foto jego, oh my god. Jest sypialnia. No i super. Jasna sypialnia, w jasnych kolorach. Może to nie jest mój styl, natomiast dobrze się czuję w takich przestrzeniach. Jest cudownie. Ale to nie mój styl. Ja bym się źle czuła w takim mieszkaniu. Nie byłbym sobą, gdybym wam nie wymyślił wina do tego jeszcze. No właśnie, ja liczyłam na to, ja że wiesz, tak, pierwsze co zobaczę w drzwiach, to więc kieliszek. Wymyśliłem wam kupasz Sauvignon Blanc i Grenache robiony w Toskanii. Tak jakoś sobie wymyśliłem, że pasuje do... I na tym kończymy o winie. Baby, baby. O mój Boże. Ale bym pionę jej przybił. Zapraszam serdecznie. Pierwszy kulinarny haczyk. Co, na cukinii podane? Ryba na talerzu. Uważam, że surowy łosoś jest świetnym materiałem na przystawkę. Sam tatar jest dosyć delikatny. Tak. Ważne jest, żeby wytapłać łososia w sosie, bo on wtedy dopiero nabiera smaku. Kurde, tatar z łososia. Ciekawe, skąd ma tego łososia też, bo to jest... Może być... Nie znam się na pasożytach rybich, ale... Zestawienie sosu sojowego z oliwą z oliwek i do tego własnoręcznie przyrządzone pesto bardzo fajnie komponowały się z łososiem. Ja bym tego łososia w domu tak nie zrobiła. Trochę za mdły dla mnie. Kolejna wysmakowana trójca, wołowina, szpinak i truskawka. Sos też czasem robiłem z truskawek. Szpinak osobno i mus osobno uwielbiam. Świeży szpinak, który jest mięsisty i wspaniale komponuje się ze słodko-kwaśnym smakiem truskawek. Trochę było to dziwne zestawienie. No, powiedziałabym, że wręcz, że ideał. Za tą naszą wołowinkę dobrą. A co by o Krzychu nie mówić, to ja bym ten obiad jego, oj, zjadłbym. Wspaniało, mięciutko, tender, very tender. Very tender. To jest najwyższa szkoła jazdy. Bardzo mi smakowała, była miękka, jednocześnie nie miało się Mam, jak słucham tej Basi, ochotę kopać nogami w powietrzu. Wrażenia lekkiej surowości, która czasami towarzyszy krwistej wołowinie. Polędwicy wołowej. Po angielsku, tak jak w Stanach nazywa filet mignon, nie można popsuć. Było to bardzo łatwe danie do zrobienia. Trzy smaki. Słodki, słony, a zwłaszcza pikant. Filet mignon, właśnie próbuję ogarnąć, co powiedziała, co znaczy, ale nie jestem w stanie. Czy to jest jakieś bagno? Tam? Nie, znajdziecie na ugotowani tvn.pl. To jest Wilanów chyba, serio. Czas na niebo w gębie. Na pewno jest dobre i pewnie mi smakuje, no ale ja wszystkiego nie dam rady. A nie musisz? Nie w tym wieku. To był deser, którego nie dało się zjeść w dużej porcji. No ale nie trzeba dużo jeść, wystarczy trochę. Tak jak ja nie lubię słodyczy, tak jak dzisiaj zjem cały deser. Pasuje? Mhm. Cieszę się. Bardzo mi smakował. Na to przyjęcie czekamy od 30 minut. Kasiu, szacunek. Kasia, co ty sugerujesz? Na litość boską. Co? Nas też szlak trafi. Zjemy to, co Kate Winslet i Leonardo DiCaprio zanim zamoczyli ubrania. Nie rozumiem. Dla Krzysztofa trzy fantastyczne dania to za... O, widzę, że sery chyba z jakiejś współpracy. Mało, na przyjęciu pokazali, pojawi się jakie? Jeszcze coś ekstra. O, Krzychu robi deskę serów. O. Krzysztof, ja ciebie kocham po prostu. Sery, wino. Kochaj! Może nie uwierzycie, bo to są polskie sery. No, no to ty... O nie, ale będzie gadał zaraz. Ale go babcia za... Ale go... Ale mu... Ale babcia mu zaraz zrobi. Tym bardziej, fajnie. Słuchajcie, degustację czas zacząć. Pierwszy kęs. O, jaki dobry! Super! Izrael! Nawet sobie nie zdajecie sprawy, jakie zajebiste wina robi. Ale zdajemy sobie. Zdajecie sobie sprawę. Typowo izraelskie. Cytrusowe bardziej. Fajne. Cytrusowe, ale gorzkie. No, pasuje. Kiedy jestem u gospodarza znającego się na winach bardziej ode mnie, chciałbym to usłyszeć, co usłyszałem dziś wieczór. Urugwaj Tanat, czyli to, o czym już mówiliśmy. To, co próbowałam znaleźć.
To Peru, co myślałam, że ode mnie. Spójrzcie na minę babci. Chciałbym to usłyszeć, co usłyszałem dziś wieczór. Urugwaj Tanat, czyli to, o czym już mówiliśmy. To co próbowałam znaleźć. To Peru, co myślałam, że jego... To jest ten ciężki, owocowy. Był to bardzo ciekawy wykład o winach. Poza tym byliśmy w szampańskim nastroju i mieliśmy świetne humory. Szybko pijemy Brazylię już. Boże, szkoda. O Jezu, kochany, nie wyrabię z nimi. Było może dla kogoś ciekawie, ale dla mnie niestety nudno. Kochają. On jest po prostu gotowa powiedzieć prawdę. Ja na to poradzę, że ja to wino lubię. No cholera, lubię. No więc za to wszystko daję ci. O mój Boże, Andy Reveal. W ogóle ta kwestia. Nigdy na szybko. Było może dla kogoś ciekawie, ale dla mnie niestety nudno. Mąż wracający o 3 w nocy jest jak? Co ja na to poradzę, że ja to wino lubię? No cholera, lubię. Dobra, babcia, dawaj, dopierdol. No więc za to wszystko daję ci punktów 6. O! Dobrze, lecisz, dojedź go. Zdecydowanie i bezkonkurencyjnie dałabym mu 10. Krzysztof jest świetnym gospodarzem, jedzenie było na bardzo wysokim poziomie. 10 punktów. Kurde, niedobrze. Krzysztof... Niedobrze. Dobra, Kasia musi teraz dojebać do pieca ostro. Zdobywa 26 punktów i zakłada żółtą koszulę. Ja myślę, że babcia i Gostek na luzie jej dadzą 9 lub 10, więc to będzie w najgorszym, powiedzmy, że 18, czyli żeby wygrać, o kurwa, on będzie musiał jej dać minimum 8, żeby był remis, kurwa, nie ma opcji, on ją upierdoli w chuj, o Boże, ale mi smutno teraz. Mówicie, że zasimpuje? Nie, ona... On nie. On jest tak, że przy niej, owszem, ale jeśli on później jest w tym aucie, to on powie najgorsze rzeczy o każdym, więc... Gdyby pokazywał jej jakby przy niej, to tak, może by dał 10, ale... Bo chce wygrać. No tak, ale kurde, bardzo nie chcę, żeby wygrał. Znaczy... Należy mu się pewnie za to jedzenie, ale... Babcia go dobrze rozpoznała. Lidera. Wstaje nowy dzień. W Dzień Dobry TVN Marcin Prokop pyta, co jest na kolację. Kasia, co dzisiaj może nasza Kasia ugotować? Dzisiaj chciałabym moim gościom zaserwować kolację w stylu retro. Okay. Na początek oldschoolowe grillowane ostrygi z Ojojoj, to może być ciężkie. Krzychu będzie narzekał, bo Krzychu zawsze narzeka. Babci może nie podejść. Rzemką krewetkową. No. Ale słuchajcie, no jest ambitnie, więc jeśli się uda. Moje ulubione. Ulubione? Powiedziała, że ulubione? Let's go! Mam ostrygi surowe, ale oczywiście zjem z przyjemnością i grillowane. Czemu masz gitarę? Oczywiście, że ma gitarę. Oczywiście, że gitarę sobie, z gitarą sobie nagrywa. Bardzo lubię ostrygi świeże, podawane z cytryną na lodzie. Aha. Natomiast nie zdecydowałam się na taki przepis, głównie dlatego, że nie wiedziałam, czy moi goście będą lubili taką kuchnię. Kasiu, szacunek. Jest dobrze. Grillowane ostrygi nie są trudne. To jest dosyć prosta sprawa i jeżeli ktoś raz czy dwa to zrobił bez problemu. Tu Kaśka chciała zaskoczyć pewnym pomysłem i okej, zaskoczyła. Ze względu na to, że jestem miłośniczką w stylu retro, to wydawało mi się, że najlepiej byłoby korzystać z przepisów, które funkcjonowały gdzieś na początku XX wieku. A kolacja na Titaniku jest chyba najbardziej znaną kolacją. I tematycznie fajnie. Historii. Ostatnia kolacja na Titaniku. Oh, wow! Kasia, co ty sugerujesz? Na litość boską! Nas też szlak trochę. Raczej rozstrój żołądka. Nie miałem bladego pojęcia, że takie fajne rzeczy jedli. Rozumiem, że to było w klasie pierwszej, bo w ekonomicznej to pewnie były buraczki i ryż. Z tego, co wiem, te dania, które ja podaję, były podawane w klasie pierwszej. Może to też był dobry pomysł, żeby podzielić gości na klasę, na przykład ja, klasa pierwsza, pozostali na przykład klasa średnia i klasa ekonomiczna i ja wcinam ostrygi, a oni wpieprzają bułkę z masłem.
Czemu to powiedziałeś? Czemu czułeś potrzebę powiedzieć dokładnie te zdania, które w tej chwili powiedziałeś? Okay, chciałbyś o czymś pogadać? Porozmawiać o czymś? Jest coś, co chciałbyś przepracować? Czy to był żart? Skromny łosoś w sosie muślinowym pojawi się razem z nieśmiałymi szparagami. O nie, zaraz będzie narzekał, że łosoś, że łosoś, on już robił łososia, więc I narcystyczną pomarańczową cykorią. Łosoś będzie pieczony w piekarniku, musimy go tylko oprószyć solą i dodać świeżo mielony pieprz. Ja bym go ugrillował do... Ty byś, kurwa, czego ty byś nie zrobił? Wiem, czego byś nie zrobił, mordy byś nie zamknął. Przepraszam. Szparagów i cykorii do sosu muślinowego. Poważne połączenie, ale podoba mi się muślinowy. Zgaduję, że to będzie co... Idę się napić. Czekajcie. A nie, tu jest kola. Dobra. On nawet nie jest... On nie jest tak... To jest najgorsze, bo on nie jest niemiły w bezpośredni sposób. On jest taki... mikroagresywny, ale też nie to. Jest coś takiego... Bufon. O, to jest to. Bufon. On jest bufonem. Jest bufonem. Czego nie usłyszy, to robi się o nim. To jest piękne. Przyjemnie, prawda? No, kurwa. Czat 10 zł, czat... Krzysztof. Dziękuję, czat. Tak. Coś muślin jest biały. Wizualnie bardzo delikatny, opływający. Kiełbator, dziękuję. W ogóle, że ona jest na rowerze sobie z tymi pieskami, ach. Łosoś otulający ze wszystkich stron. Nie ukrywam, że chyba sos jest takim największym wyzwaniem dla mnie podczas przygotowywania całego menu. Sos muślinowy jest dosyć prosto do zrobienia. Ubijamy żółtka z podgrzanym winem. Dodaję soku z cytryny, 50 gram klarowanego masła. Jeżeli w trakcie kolacji na Titaniku rozbijemy się o kulinarną górę, mikser planetarny. Jestem przekonany, że rekinom najbardziej będzie smakował skromny Krzysztof. O, a Kasi chyba wyszedł ten sos. Przyjęcie na transatlantyku zakończą waniliowe eklerki. 10. Kocham eklerki. O mój Boże, a więc ja teraz coś słodkiego. Ja mam coś słodkiego. ZW. Sorry. Mam słodycze z dwóch końców. To jest na dwóch końcach tego samego spektrum. Jest Reese's Big Cup. Oraz biszkopty w czekoladzie Lewiatan. Hell yeah. I to jest wieczór. No oczywiście, wanilia, eklerki, wiemy o co chodzi. Będzie dobrze. Klasyk z Titanica akurat. Sam się interesowałem kiedyś parowcami i wiem, że tam serwowano je na potęgę. No, eklerka klasyka, prosta jak 2 plus 2, jak królowa Bona i książę Stanisław Poniatowski. Bonę otruto. Król Poniatowski zmarł po wypiciu bulionu. Krzysztofie, obawiasz się czegoś? Fajnie to wygląda. Z wyjątkiem deseru, który zdarza się we wszystkich naszych grupach społecznych, przystawka i danie główne to są dania arystokratyczne. Arystokratka Maria Antonina, kiedy usłyszała, że ludzie nie mają chleba, zawołała: to niech jedzą ciastka. Małe ptysiąt. To jest nieprawda akurat. A nie będę bronił arystokratów. Cieszę się, że Kasia ostatnią kolację na Titaniku wybrała w pierwszej klasie. Sądzę, że może jej to przynieść zwycięstwo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Mało. Tychę ci dam, jak będzie dobre. Za wszystko, za całość. Jesteś super babka. Kolacja też będzie super, ale nie... Okej. Okay. Jest potencjał, że będzie dyszka od babki, dyszka od tamtego gostka. Czyli wtedy nasz Krzychu musi zostać zadowolony na 7. I mamy wygraną dla Kasi i przegraną Krzysztofa, co jest najważniejsze. Ale 7, kurczę. Oby nic nie zjebała. Mówmy hop, zanim potrawy Kasi nie spotkają się z kubkami smakowymi gości. To dla ciebie. Zaczynamy finał. Znaczy, w jakim przynieś raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy przynieś. Musisz.
Raz, dwa, trzy. Czy chcesz? Matko. Uwielbiam takie gadżety. W przeciwieństwie do Joanny Krupy. Bosko. Bardzo ci... Po prostu mi przyniosła futro i chuj. Ale babcia z Ameryki vibe. Cieszy mnie to, że potraktowała mnie w taki sposób indywidualny. Na pewno będę to nosiła i na pewno docenię to, jaka była dla mnie życzliwa. Nie ma Krzycha. Komentarz na temat wina będzie krótszy. Spodobny, super. Co? Jaki mocny smak. Gdzie Krzysiu nam się coś spóźnia, nie? Może ma daleko. Krzysztof nie ma butów, ma za to nowy tytuł. Mister mokrej koszuli. Zalało, zalało, normalnie, utonął. Ale śmieszek. Bo Titanic, wiecie. Przepraszam bardzo, ale ten wieczór przez zbyt długi czas nie był o Krzysztofie. Śmiejesz się, ale sam byś chciał takie futro dostać. Nie, nie jestem fanem futra akurat. Nie, ale nie śmieję się, jakby myślę, że miły gest. Mógł po prostu przyjść w smokingu jakimś? I też było nawiązujące i byłoby fajne, takie urocze, ale nie, musiał... A ja dzisiaj będę się... A, nie przeszkadzam ci. Idę, idę po Krzysztofa. Następny. Zatonął, kurwa. Zatonął, słuchaj. Gdybym nie był, słuchajcie, w pierwszej klasie, by zatonął. Bym się nie uratował w ogóle. Krzysztof, i co? Nie, ostatnią butelkę udało mi się z pokładu. Podaję się, jak tamten gość w ogóle nie reaguje. No butelkę z pokładu, Kaśka. Po prostu zatonął. Ale powiedz mi, co ja mam teraz z tobą zrobić? Ale sam się uratowałeś? Uratowałem się. No, naprawdę mi tym zaimponował. To teraz wszyscy wpadamy z deszczu pod rynnę. Na stole grillowane ostrygi z grzanką krewetkową. Nie wiem, czy wiesz, że ostrygi są jednym z moich w ogóle ulubionych dań. Teraz już wiemy. W ogóle. Tak? Tak, to tak w ogóle. Bardzo się cieszę. Jadam je regularnie. Ale ostrygi zawierają największą ilość cynku ze wszystkich rzeczy spożywczych. Zrób mu timeout, błaguję. Błagam. Powiedziałem, błaguję. Proszę i błagam, połączyłem. Jakie jemy. A do czego jest cynk potrzebny? Dziś pytanie, dziś odpowiedź. Przyspiesza wiązanie testosteronu. Czyli jednak chodzi o seks. To może być główne dla naszych włosów, słuchaj, Krzysiu. O, dobrze, no. Masz tego. Znam bardzo dobrze kuchnię z Titanica, bo kiedyś to była moja pasja. I cieszę się, że Kasia porwała się na małże. Ale uwielbiam tego typa. On jest kurwa silent enjoyer, jakby każdy mały motyw zauważa, docenia. Szanuję go. Przystawka była plus. Przystawka spełniła moje oczekiwania. Łososia ze szparagami i cykorią złowicie na ugotowani TVN.pl. To może coś powiem, co macie na talerzu, bo nie wszystko było opisane w menu. Jestem ciekawa, co myślicie o pire z salera. Bardzo ciekawe. Ja regularnie robię, więc... Ja nie jadłam. Pierwszy raz jem pire. Mocnym punktem był mus z selera. Był aromatyczny. Był smaczny. Punktuj. Był dobrze przyprawiony. Puree z selera, tak. Fajne. Ten przepis sobie wezmę. Jest bardzo dobry. I cykoria. Uwielbiam cykorię. Tam był ten aromat oliwy i był ten aromat pomarańczy. Kasia gotuje. Dobrze. To było ciepłe, to było przyjemne. Cykoria świetna. No to chyba będzie ta siódemka, co? Cykoria tutaj trochę skradła reflektory rybie. Tak trochę wyszło dzisiaj, że dodatki były ważniejsze niż łosoś. Łosoś był w konwencji epoki tylko tym odżywczym dopełnieniem dania, którym miały nas oczarować głównie dodatki. Łosoś niestety był po prostu za suchy. Łososia ja uwielbiam. Ale jem go codziennie, prawie że. Ale było dobrze zrobione, świetnie. Orkiestra na Titaniku gra, nic nie zapowiada katastrofy. Boże, proszę, niech to wyjdzie. Powietrze pachnie waniliowymi eklerkami. A, wygląda dobrze. Wygląda dobrze, jest dobrze. Wygląda dobrze. Eklera. Teraz deser. Jeszcze na zewnątrz podała, ale kurde, dobrze, bardzo dobrze. Proszę. Bardzo proszę. Dzięki serdecznie. Wiedźmara mówi, polecam teraz scenę przełączyć. Czemu? Możesz wytłumaczyć czemu? Dla bezpieczeństwa programu, czy...
Będzie trochę gołego ciałka, ale nie będzie titka. To jak nie ma titka, to można obejrzeć. Eklerka była poprawna. Deser tak jak każda gospodyni potrafi, nic specjalnego, ale smaczny. Sam nie pokusiłbym. Ostrygi zadziałają. Się pewnie o przyrządzenie takiego deseru, więc mam szacunek dla gospodarza, który zrobił go od zera. Dobra, kochani, nie patrzę się teraz, proszę. Atmosfera robi się coraz bardziej gor... Czy ktoś może zrobić first trap edit z Krzychem? Gorąca Kasia znalazła sposób... Uważam, że wygra Kasia. ...aby roztopić lodową górę. Jestem rozdarty między Kasią i Krzysiem. Biking. Katarzyno, moja kochana. Plusy. Przyzwoita ostryga. Przyzwoita? Mówisz, że dobra. Kasia, to była bardzo udana kolacja. Paweł ma newsa, że Kasia wstąpiwała w burlesce w warszawskim klubie Wudu. I miała występ, kiedy akurat Paweł tam był. Let's go! Cieszę się, że podjęłaś tak trudne wyzwanie. Zupełnie dobry mus z selera. Zarówno danie, jak i atmosfera były wyśmienite. Czułem się wspaniale. Jeszcze jeden plus, oczywiście twój występ, to jest jasne. Więc ostatecznie... Jeszcze na tym... O mój Boże. Okej, okej, Boże, ona to wygra. Właśnie daje ci, co ci daje. Proszę. Chcę ci dać 10 punktów. Tak, dobrze. Kasia ma już jedną dychę. Aby wygrać, potrzebuje jeszcze 17 punktów. Co to jest? Przed nami werdykt. A, dobra. A gdzie pióra? Zamiast piór na stole czeka 5000. Teraz będę poważna. Dobra, i ty już wiesz. Czwarte miejsce. Nie ma czwartego miejsca. Ale za to jak ładnie tańczy. Jest wspólne coś, tak? To dobrze. Trzecie miejsce. Ela i Kasia. No i niemal wszystko jasne. Czekaj. Co? Teraz zrobił! Więcej. Teraz będę poważna. Dobra, i ty już wiesz. Czwarte miejsce. Nie ma czwartego miejsca. I niemal wszystko jasne. Teraz zrobił! Nie, ja nie chcę dalej oglądać. Ja nie chcę dalej oglądać. Ja nie chcę dalej oglądać, bo to oznacza, że tamty chłopak pewnie dał dyszkę, a on dał kurwa 5? Zobacz, łabuzy! Bardzo dobrze się bawiłem, ale... Ale ja jestem krytyczny. No tak... Taki jestem, zawsze byłem. Życzę ci jak najlepiej. Za mało cyn... To jest moja kurwa nota dla ciebie, Krzysztof. O kurwa. Jaki czat jest wściekły! O Boże! Były porównania wcześniej do Bogdana z Adama i Ewy, ale mam wrażenie, że Bogdan pomimo, jednak jest człowiekiem, który by ocenił subiektywnie wszystkich, nie zwracając uwagi na to. Bogdan dałby więcej. Bogdan by dał więcej. O oh my god. Tylko w ostrygach? A, chciałabym więcej, ale nie mogę. Ale masz się. Co? Ale upset. Ale upset. Babciu. No dobra, ale i tak. Tak czy siak. Drugie. Marcin. Pierwsze, Krzysztof. Nie wierzę, dziękuję. Brawo, brawo. Mamy zwycięzcę. Warszawa. Przynajmniej powiedział, że nie wierzy i dziękuję. Ale wymagania wobec Krzysztofa po prostu są zbyt nisko. Da się lubić i to nawet w kuchni. Przegrali dobrzy, wygrał najlepszy. Bo przecież nie ma cwaniaka nad warszawiaka. Wiedzą, że jest jebanym cwaniakiem, kocham to. Przepraszam, ale naprawdę za nie mówiłem. Za Krzysztofa. Jak cholera za nie mówiłem. To jest dla mnie duże zaskoczenie. Należało mu się to. Miał najlepszą kolację. A ja nie uważam, że powinien.
byli lepsi. Cześć, co powiedział? Ja nie mówiłem. To jest dla mnie... Przyjemnie, prawda? Dziękuję, Squid. Squid, podkreślenie Darkstorm, 10 zł, fundraiser na Hitmana, na Krzysztofa. Tak, ale na Hitmana, który robi mu taką jakąś małą rzecz, taką po prostu niekonsekwentną, ale wkurwiającą. Na przykład wyjmuje mu kurczaka z jego penę z kurczakiem. Zaskoczenie. Należało mu się to. Miał najlepszą kolację. A ja nie uważam, że powinien. Byli lepsi. Byli lepsi? Chyba powiedział. To było zajebiste. O mój Boże. Wow. Świetny odcinek. Oglądamy jeszcze.